Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć zaprosił 30 czerwca do ratusza panie z kół gospodyń wiejskich z gminy, które w ostatnim czasie zdobyły nagrody i wyróżnienia podczas dużych, prestiżowych konkursów. Włodarz miasta pogratulował i podziękował kołom za kultywowanie tradycji kulinarnych, zaangażowanie w działalność KGW, a także promocję gminy Sędziszów Małopolski. Gratulacje odebrały m.in. panie z osiedla Wolica Piaskowa, które zdobyły pierwszą nagrodę podczas 14 Targów Żywności Tradycyjnej, Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, a także pierwszą nagrodę w 21. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów w Sędziszowie Małopolskim za powidło smażone w ziemi, które przygotowała Dorota Bochańska oraz wyróżnienie za nalewkę szanówkę autorstwa Moniki Mazur. Smażenie powidła w ziemi to w domu Doroty Bochańskiej coroczna tradycja. W jaki sposób powstaje? To jest kocioł z czasów II wojny światowej. Mamy to w rodzinie, od lat właśnie nam służy, że co roku zbieramy się rodziną, pieczemy to powidło w ziemi. Trzeba wcześniej wykopać odpowiedniej wielkości taką dziurę, żeby po prostu ten kocioł umieścić. Palenisko robi się oczywiście z drzewa, no trzeba po prostu podkładać co chwilę taki delikatny ogień, żeby oczywiście to powidło nam się nie spaliło i mieszamy od 5 do 7 godzin. Nagrody w konkursach, a także gratulacje od burmistrza to dla mnie ogromna satysfakcja i radość, mówi autorka najlepszego powidła śliwkowego na Podkarpaciu. Pierwszy raz mi się udało, bo koleżanki już miały wcześniej jakieś wygrane, ja jakoś tak mi szczęście nie dopisywało. No i w tym roku bardzo się cieszę, że akurat zostałam doceniona. I tak po prostu cieszę się bardzo. W sędziszowskim ratuszu gratulacje od burmistrza odebrało również koło gospodyń wiejskich z Klęczan, które zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów za kompot z klęczańskich suszek Barbary Rojek. Jest to tradycyjny kompot wigilijny, przygotowywany z suszonych owoców, czyli jabłek, gruszek oraz śliwek. Przepis jest bardzo prosty, wykorzystujemy suszone owoce, zalewamy je zimną wodą, odstawiamy na 2-3 godziny, następnie stawiamy na ogień, gotuje się, jak uzyska zapach i kolor, to wtedy możemy go przecedzić przez siteczko, żeby był bardziej klarowny, a jeżeli ktoś lubi taki mętny, więc to nie ma problemów, tylko odlewamy i dosładzamy go oczywiście wtedy miodem bądź cukrem. KGW w Klęczanach już kilka razy zasłynęło na Podkarpaciu dzięki swoim wyrobom i potrawom. Każda kolejna zdobyta nagroda cieszy równie bardzo. Ta nagroda jest docenieniem pracy mojej i całego koła, bo brały udział dziewczyny w tym przedsięwzięciu tak samo jak i ja, więc cieszymy się bardzo, że możemy reprezentować gminę i starostwo oraz powiat. W sędziszowskim ratuszu burmistrz pogratulował również Zagorzankom z Zagorzec Dolnych za wyróżnione podczas konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów powidło śliwkowe zapiekane Jadwigi Paseli i kołacz weselny Katarzyny Róg. Gratulacje odebrało także Stowarzyszenie Szkodnianki za wyróżnienie za chleb na zakwasie Julii Drost, KGW w Cierpiszu za wyróżnienie za gotowaną kiełbasiankę Haliny Rokosz oraz KGW Moja Wolica Ługowa za wyróżnione mazidło bobowe Renaty Opieli.